23 grudnia 2022 roku otrzymałem informację prasową na temat przełomowej publikacji fizyków, teoretyków z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oxford University, którzy łączą zasady mechaniki kwantowej ze szczególną teorią względności. W czasoprzestrzeni czterowymiarowej. W komunikacie czytamy. Jak widzieliby nasz świat obserwatorzy poruszający się z prędkością większą niż światło w próżni? Byłby to obraz wyraźnie różny od tego, z czym stykamy się na co dzień. Można byłoby spodziewać się nie tylko zjawisk dziejących się spontanicznie, bez żadnej przyczyny, ale i cząstek podróżujących jednocześnie wieloma drogami czyli tego, co znamy z teorii kwantowej przekonują polscy i angielscy fizycy. Całkowitemu przenicowaniu uległaby także sama koncepcja czasu i przestrzeni. Świat opisywany byłby trzema wymiarami czasowymi i jednym przestrzennym. A żeby nadać takiemu opisowi sens, trzeba by posługiwać się językiem teorii pola, który świetnie znamy. Obecność nadświetlnych obserwatorów nie prowadzi więc do niczego paradoksalnego. Co więcej, jest niewykluczone, że obiekty nadświetlne rzeczywiście istnieją. To koniec cytatu. Autorami tej publikacji, która dostępna jest w otwartym dostępie, a linka wyślę newsletterem do wszystkich, którzy subskrybują tego newslettera, są profesor Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego, Artur Eckert z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Kacper Demski, Szymon Harzyński oraz Krzysztof Turzyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Do studia nauki XXI wieku zaprosiłem profesora Andrzeja Dragana, do którego miałem wiele, wiele pytań po przeczytaniu jego książki Kwantechizm, czyli Pułapka na Ludzi, a podczas naszej rozmowy poruszyliśmy zaledwie kilka tematów. Oto niektóre z nich. Czego dotyczy praca, o której mówi komunikat? Czemu obserwator zaburza doświadczenie? Czym jest mikroskop Heisenberga? Czy odkrycie fal grawitacyjnych to przełom w nauce podobny do odkrycia fal elektromagnetycznych? Czy fale grawitacyjne poruszają się szybciej niż światło? Jak wygląda praca nad tak abstrakcyjnymi zagadnieniami? Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność gościć w studiu pana profesora Andrzeja Dragana. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisał pan rewelacyjną książkę pod tytułem Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi. Dziękuję bardzo. I jest pan również współautorem nowej teorii, która ma. Z zakończyć problem, który powstał w 1905 roku? Nie do końca, bo to nie jest ani nowa teoria, ani nie do końca jestem jej autorem. Ja tam przyczyniłem się jakoś do, do, do zrobienia kilku spostrzeżeń. Yy, I nie zakończę na problemu, który się zaczął dawno temu, yy, tylko raczej rozpocznę wiele nowych problemów. Więc... Mhm, Może ja ogóle... przypomnijmy, co to, co to było w tym 1905 roku. To ogłoszona została teoria względności. No tak, i ta teoria całkiem nieźle pasuje do teorii kwantowej, więc ona z teorią kwantową żadnego problemu nie ma. Problem się pojawił 10 lat później z ogólną teorią względności, kiedy pojawiło się, zaczęto opisywać grawitację w sposób relatywistyczny, i to ta ogólna teoria względności się słabo żeni z teorią kwantową. Mm -hmm. Możemy też pokrótce przypomnieć, na czym polega ten problem, bo myślę, że warto w takich prostych słowach też przypomnieć, jak to znaczy, Oczywiście, a o tym problemie chętnie powiem, tylko to nie jest to, tym, my się de facto zajmowaliśmy. Problem jest taki, że w ogólna teoria względności, która jest takim relatywistycznym opisem grawitacji, opisuje ją w sposób, który jest fundamentalnie niezgodny z tym, co o rzeczywistości mówi teoria kwantowa. To znaczy, te dwie teorie nie chcą do siebie pasować. I ludzie od ponad 100 lat starają się te teorie do siebie dopasować, żeby stworzyć coś nowego, co byłoby taką teorię, zgodne z jednym i z drugim. Było zgodne z jednym i z drugim, żeby ten opis był poprawny fundamentalnie we wszystkich skalach i w mikro i w makroskalach i w przybliżeniu sprowadzał się do ogólnej względności, kiedy patrzymy na, na, na skalę kosmologiczne, a redukował się do teorii kwantowej, kiedy patrzymy na skalę mikroskopową. Tylko taka teoria nie, nie istnieje Albo może, nawet jeśli istnieje, to nie wiemy, która to z tych teorii, które y, są kandydatami, dlatego że eksperymenty, które by testowały te, te hipotezy, są zbyt trudne do wykonania. Mm -hmm. No ale to, co pan ogłosił, czyli pełna rozszerzona, z kolegami oczywiście nie, nie, nie pojedynczo, nie sam, y, pełna rozszerzona, szczególna teoria względności, mówi o trzech wymiarach czasowych i jednym przestrzennym. No tak, y, to znaczy. Y, to jest tak, że jak wyprowadza się równania szczególnej teorii względności, tak jak się to na przykład uczy studentów, czy jak, jakikolwiek innym sposobem, to w tych równaniach pojawiają się dwa możliwe rozwiązania, które spełniają wszystkie postulaty. I jedno, jedno, to standardowe rozwiązanie, które jest, jest, jest powszechnie stosowane i znane, to jest ta ortodoksyjna szczególna teoria względności, która opisuje, co się dzieje, jeżeli poruszamy się z prędkością mniejszą niż prędkość światła i jak wygląda wówczas rzeczywistość i jak symetria, która nie, polega na tym, że we wszystkich układach inercjalnych mm -hmm. y, prawie fizyki są takie same, wpływa na, na, na strukturę teorii fizycznych. I ta teoria jest dobrze znana, dobrze zbadana i y, y, porównana z teorią kwantową całkiem nieźle. To, tym, tym rezultatem jest kwantowa teoria pola. Natomiast e, istnieje jeszcze druga gałąź rozwiązań, e, która dopuszcza matematycznie przynajmniej opis tego, co by się działo, gdybyśmy się poruszali z prędkością większą od prędkości światła, i cała druga połowa szczególnej tej względności, która e, tego typu rzeczy dopuszcza, e, e, w zasadzie istnieje z matematycznego punktu widzenia przynajmniej. Pytanie jest, na ile w tym jest e, rzeczywistość fizycznego, Czy to jest tylko matematyczny artefakt, czy, czy coś, co czemukolwiek w rzeczywistości realnie odpowiada? No i właśnie staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, co by było, jakie byłyby konsekwencje fizyczne, gdyby rozważyć tę drugą gałąź rozwiązań i dać jej jakby prawo istnienia. Czyli i matematycznie po prostu, tak? Podchodzi się do tematu i wychodzi, że, że może być prędkość, znaczy przejmując, że jest prędkość większa niż prędkość światła. Nie, nie, nie jest to w sprzeczności z jakąkolwiek znaną mi zasadą. To znaczy, na pierwszy rzut oka, jak się patrzy na... Na, te, na rozwiązania nad, nad świetle, czyli te odpowiadające prędkości większej niż prędkość światła to tam się pojawiają bardzo bardzo dziwne rzeczy ta fizyka w tych układach odniesienia była bardzo dziwna i teraz pytanie czy, nas to, czy to jest dla nas wystarczający argument żeby się przestać tym zajmować czy mimo wszystko chcemy zobaczyć co by było gdyby i no i myśmy z Arturem i jeszcze z paroma osobami z Arturem Eckertem i, 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 i potem jeszcze z, z Kacprem Dębskim, moim doktorantem z Szymonem Harzyńskim i z Krzysztofem Turzyńskim patrzyli, co by się działo, gdyby mimo wszystko potraktować to poważnie i jak wygląda by fizyka. No i ta fizyka jest rzeczywiście dziwna, ale nie ma tam jakichś wewnętrznych sprzeczności. I co co więcej wygląda na to, że ta dziwność, która się tam pojawia, do złudzenia przypomina to, co wiadomo, w teorii kwantowej od stu lat. Mhm. Teoria kwantowa ma jakiś kłopot z naszym zdrowym rozsądkiem, albo my mamy kłopot z nią raczej. I w tym opisie kwantowo-mechanicznym przyczynowość nie jest taka zupełnie klasyczna. Pewne rzeczy są niedeterministyczne, dzieją się bez przyczyny, i, i, i nasz zdrowy rozsądek tym bardziej tutaj zaczyna wariować. To jest właśnie to, że na przykład dwie cząstki się zderzają i znikają, ani chilują, albo pojawiają się, pojawia się jakaś nowa cząstka w nie wiadomo skąd? To też jest najmniejszy problem, ale yy, wiadomo skąd się pojawia. Natomiast yy, Problem jest taki, że procesy zachodzące na mikroskalach nie są w pełni przewidywalne. Nie, nie można powiedzieć, co się na pewno stanie, że mamy tylko do czynienia z teorią probabilistyczną. I, yy, ale tak naprawdę można dwa razy powtórzyć ten sam eksperyment, dostać dwa różne wyniki. I, i to jest zgodne z tym, co mówi teoria kwantowa, wręcz ona coś takiego postuluje, niemalże. I yy, to i jeszcze parę innych dziwnych rzeczy. Yy, okazuje się, że to. Yy, Okazuje się być dosyć elementarną konsekwencją dopuszczenia do, do rozważania tych nadświetnych obserwatorów. Mm -hmm. No, Do niedawna mówiliśmy, że bo jest coś takiego jak prędkość graniczna, prawda? To Einstein określił, że po prostu nie ma większej prędkości niż pewna prędkość graniczna. I do niedawna chyba uznawano, że to jest prędkość światła. To, to, Natomiast... to jest duże uproszczenie mm -hmm. z, z tym. Tutaj jest yy, du dużo. Yy, niedopowiedzeń w tym, co pan powiedział. Bo na przykład jak wezmę wskaźnik laserowy i poświecę nim na ścianę i patrzę na tą plamkę światła na ścianie, to ona się rusza z jakąś prędkością. Jak porusza ręką szybko, ta plamka będzie się poruszać po ścianie szybko i w zasadzie nic nie ogranicza tej prędkości. Ona by się mogła poruszać dowolnie szybko, jeśli tylko ściana był, byłaby bardzo daleko ode mnie. Więc tego typu ruch jest w trywialny sposób możliwy. Pytanie jest, co do końca mamy na myśli, mówiąc, że nic się nie może poruszać i, i co do końca to znaczy i skąd to się bierze. No więc yy, źródeł tego twierdzenia jest kilka. Pierwsze jest takie, że standardowe wzory szczególnej tej względności, mają pierwiastki, które, w których pod tymi pierwiastkami są wielkości, które muszą być dodatnie. I okazuje się, że jak prędkość by była większa niż prędkość świata, to pierwiastki by się robiły ujemne i pierwiastek z liczby ujemnej nie jest liczbą rzeczywistą. To jest kłopot, więc wzory po prostu przestają mieć sens, jak wstawić się tam prędkość nad To jest pierwszy problem. Ten problem akurat zupełnie nie istnieje, dlatego że istnieje druga gałąź rozwiązań, które z kolei mają pierwiastki odwrócone i te, wyrażenia, te drugie wyrażenia są poprawne tylko dla prędkości większych od prędkości światła, więc ten problem odpada. Drugi problem, <laughs> standard, który jest standardowym jakby z problemem wskazywanym przy dyskusji takich nadświetnych obiektów, to jest to, że żeby coś rozpędzić do tutaj prędkości, trzeba włożyć coraz więcej energii. I żeby rozpędzić do prędkości światła, musielibyśmy włożyć nieskończenie dużo energii. Mhm. To też wynika z tych relatywistycznych wyrażeń na energię i pęd. I to akurat też nie jest prawda, bo się okazuje, że znowu istnieje druga gałąź rozwiązań i mogłyby istnieć obiekty, które się zawsze poruszają z prędkością nad światłem. I one z kolei by miały takie dziwne właściwości, że im wolniej się poruszają, tym mają większą energię. Więc do spowalniania ich musielibyśmy wkładać coraz więcej energii i znowu nie dałoby się przekroczyć prędkości światła. Bo to by wymagało nieskończenie dużo energii. Więc obiekty, które przenoszą jakąś energię, nie mogą przekroczyć prędkości światła. Te, które my znamy, nie mogą yy, przerzucać je szybciej. Ale też mogłyby istnieć jakieś inne obiekty, których nie dały się spowolnić do prędkości niż, niż prędkość światła. Yy, przynajmniej istnienie takich obiektów nie jest wykluczone przez tego typu rozważania energetyczne. No i, i wreszcie najważniejszy powód, yy, że obecność świetnych obiektów mogłaby prowadzić do zachwiania przyczynowości w jakiś sposób i mogłyby się pojawić jakieś paradoksy przyczynowo-skutkowe. I to jest najpoważniejszy zarzut. Natomiast okazuje się, że jak się właśnie temu przyjrzeć uważnie, to to zaburzenie przyczynowości jest, bardzo przypomina to, co znamy z teorii kwantowej i tam w zasadzie jakiejś twardej sprzeczności nie widać. Mhm. Ja zacząłem mówić o tym, że do niedawna uważano prędkość światła za tą prędkość graniczną. Ale po ostatnim doświadczeniu yy, obserwatoriów LIGO i Virgo, yy, te fale grawitacyjne, które dotarły do nas z odległego kosmosu, dotarły szybciej niż światło. To znaczy. Yy, o dwie sekundy podobno. Nie wiem, czy akurat o dwie sekundy, ale to jest tak, że światło to porusza się w próżni z prędkością światła. Natomiast trzeba pamiętać, że jak jest emisja jakiejś fali, na przykład w wyniku zderzenia. Nie wiem, jakiś gwiazd ze sobą albo w wyniku wybuchu supernowej, to światło, które się wydobywa z takiej gwiazdy, to ono dociera do nas z pewnym opóźnieniem, które wynika z tego, że jesteśmy daleko od tej gwiazdy, ale oprócz tego musi się z tej gwiazdy najpierw wydostać. I ono za środka gwiazdy na zewnątrz często wydobywa się bardzo długo, i na przykład neutrina, czy inne cząstki, czy fale grawitacyjne, tych oporów nie mają, bo neutrina poruszają się bez oporów one nie oddziałują prawie wcale z materią. Mhm. Fale grawitacyjne tym bardziej. I, I dlatego mają y, ten na, na starcie trochę, trochę przewagi, dlatego że y, wydobyć się z, na, na powierzchni takiej wybuchającej gwiazdy jest im łatwiej. Nie, nie akurat to są te dwie sekundy, z, z, nie, nie znam tego wyniku, o którym pan mówi, o tych dwóch sekundach, ale wiem, że na przykład strumienie neutrin docierają szybciej do Ziemi niż, niż wybuchy gwiazd supernowych i to właśnie dla, standardowo się to tak uzasadnia, że, że neutrina nie czują oporu, wydostając się z wybuchającej gwiazdy. Więc to nie jest jakiś poważny problem. Czyli to znaczy, że mają tą samą prędkość, tylko później są generowane, po prostu tak? Prawie tą samą, bo neutrony mają podobną. też to znaczy, nie mamy takiej pewności. Mają masę, yy, która odpada cząstką takim zwykłym podświetlnym, i to oznacza, że poruszają się prawie z prędkością światła. Bardzo bardzo blisko tej granicy są, ale, ale nie przekraczają jej. No bo ja myślałem, że to będzie takie proste wytłumaczenie tego, dlaczego z czarnej dziury nie wydostaje się światło, prawda, skoro fale grawitacyjne są szybsze, czy przyciąganie jest szybsze niż, niż prędkość światła, no to dlatego się jak gdyby zatrzymuje to światło, prawda, wewnątrz takiej czarnej dziury. No, że znaczy właśnie dlatego trzeba uważać z tym mówieniem, że wszystko, nigdy i tak dalej, to zawsze jest jakiś, jakaś gwiazdka i pod spodem małym druczkiem jest coś dopisane. Y no nie jest tak, że się nic nie wydostaje z czarnej dziury, no grawitacja się wydostaje, jeśli tak na to patrzymy. To chodzi o to, że, że na przykład światło nie jest w stanie się wydostać ze środka czarnej dziury, a nic, co ma masę, dlatego żeby to wymagało, żeby, żeby tą masę wydostać ze środka, nadania jej prędkości nadświetlnej, co jest niemożliwe. Natomiast gdyby hipotetycznie istniały cząstki, które mają poruszają się z prędkościami nadświetlnymi zawsze... To one z wydostaniem się z tanej dziury nie miałyby żadnego problemu, by to robiły bez, bez żadnego kłopotu. Przenikałyby wręcz przez czarną dziurę, tak? Tak, tak. Przecież nie mamy pojęcia, czy takie cząstki w ogóle istnieją. Nic póki co na to nie wskazuje. Znaczy inaczej. Są pewne rzeczy, które na to wskazują, ale, ale to są na razie spekulacje, więc nie, nic na pewno na ten temat nie wiemy. Natomiast jeż, jeszcze raz podsumowując to, co myśmy zrobili, to myśmy nie, ba... nie zastanawiali się, jakie cząstki istnieją, jakie nie istnieją. My nie wiemy, czy cząstki nadświetlne istnieją, czy nie, bo to nie wynika ze szczególnej teorii względności w jakikolwiek sposób. Myśmy tylko pokazali, że szczególna teoria względności w zasadzie dopuszcza taką możliwość. To nie jest prawdą, że, że, że szczególna teoria względności tego zabrania. To, to, to jest nieprawda I pokazaliśmy, że można w konsystentny sposób tę teorię rozszerzyć i nie ma tu jakichś ani logicznych, ani jakichkolwiek znanych tam sprzeczności. Natomiast te takie cząstki rzeczywiście istnieją w przyrodzie. Czy to jest tylko możliwość matematyczna, to, to jest przedmiotem no, Naszych bieżących badań. To, się mhm. to znaczy, to, to przedmiotem badań jest w takim razie również antymateria, chyba, tak? Bo to, bo to jak gdyby ta ujemna masa tutaj by pasowała. No nie, nie, to, 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 to różne zupełnie pojęcia. Antymateria to jest, to, jest, to jest twór, który jest dobrze znany i dobrze zbadany, który istnieje. Mhm. I, i, I mamy na ten temat mnóstwo informacji od prawie już 100 lat. Yy, yy, bodajże pierwszy antyelektron odkryto chyba w, w okolicy 1930 roku. I antymateria to jest jakby zna dobrze znana yy, materia. To znaczy, to są to są obiekty, które istnieją. Każdej znanej cząstce odpada jej antycząstka. Yy, I tutaj nie ma jakiejś specjalnej kontrowersji. To jest yy, dosyć elementarna konsekwencja yy, no właśnie, że nie ma zgodności z teorią kwantową. Yy, yy, że takie, takie obiekty, antyobiekty muszą istnieć, to wiemy właśnie z, z kwantowej teorii pola. Czyli cała nasza materia ma swoją antymaterię? Każ, każdemu, ro, każdemu rodzajowi cząstki odpowiada jakaś istniejąca antycząstka. To znaczy nie jest tak, że każdemu elektronowi w moim organizmie istnie, odpowiada jakiś inny istniejący w organizmie, w, jak, w jakimś innym miejscu antyelektron, tylko że każdemu, każdemu rodzajowi cząstek odpowiada istnienie jakiegoś innego rodzaju. Czy te cząstki są, ile ich jest, to już jest inna kwestia. Tej pełnej symetrii nie ma. To też jest jedna z ciekawych zagadek, dlaczego materii jest więcej niż antymaterii we wszechświecie. Ale y, tak jak istnieją elektrony, to muszą istnieć antyelektrony. Tak jak istnieją, nie wiem, miony, to istnieją antymiony. W każdej cząstce y, y, znanej nam w przyrodzie odpowiada jakaś, jakaś rodzina cząstek, y, która jest jej odpowiednikiem, nazywa się antycząstko. Mhm. A czy istnieje coś takiego jak ujemna prędkość? Ujemna prędkość, no oczywiście, jak się poruszam w prawo, to jest dodatnie jak w jak no, lewo, to jest ujemna. Względem mnie, tak? Ale prędkość zawsze jest, jak gdyby, jednakowa, tak? To znaczy, no, no nie można się cofać względem czasu, tak? Ale co ma, ma na myśli, myśli przez, mówiąc o ujemnej prędkości? Ujemna wartość prędkości, czy... No bo składowa prędkości oczywiście może być dodatnia, ujemna, no jakakolwiek może być. No bo to, jak, jak mam... To jest, prędkość to jest wektor, może być składową, dodatnią albo ujemną. No, tak, mam na myśli właśnie to, że jakieś ciało porusza się względem no, jakiegoś punktu odniesienia yy, z prędkością dodatnią zawsze. Natomiast, yy, no gdyby, gdyby uznać, że jest ta prędkość nadświetlna, no to, to może to byłaby właśnie ta ujemna prędkość. Nie wiem, jakoś. <coughs> trudno to zrozumieć jest wszystko na tego. Trudno zrozumieć, ale to, to trochę pan zaczyna różne tematy yy, 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 i one są trochę wymieszane. Więc. Yy... Rzeczywiście jest tak, że w standardowej kinematyce pojęcie prędkości jest dosyć dobrze zrozumiane. To jest po prostu pochodna położenia po czasie, czyli zmiana położenia w czasie to jest prędkość z definicji i coś takiego zupełnie elementarnego. Natomiast problem jest taki, że w układach nadświetlnych sprawy się bardzo komplikują, dlatego że tam interpretacja tego, co nazywamy czasem, a co nazywamy przestrzenią staje się nieoczywista już. No i myśmy podali taką propozycję, żeby przyjąć yy, taką konwencję, czy tak rozumieć, co tam się dzieje, poprzez stwierdzenie, że w układach nadświetlnych yy, czas i przestrzeń zamieniają się rolami i yy, przestrzeń jest, staje się jednowymiarowa, yy, czy można się poruszać tylko w dużo jakiejś prostej, ale czas jest trójwymiarowy. I trochę na to wskazują równania matematyczne, my staramy się po prostu je zinterpretować, bo to rzeczywiście się wymyka zdrowemu rozsądkowi, ale jeśli stosować standardową interpretację, tak jak to się robi w teorii względności, to na to wskazują równania, że, że obserwator nadświetny obserwuje nasz świat z perspektywy, której przestrzeń jest jednowymiarowa, a czas jest trójwymiarowy. Czyli interpretacja tych poszczególnych wymiarów czasoprzestrzeni się odwraca. I w tym przypadku y, zaczyna być trudno powiedzieć w ogóle, na czym polega elementarna kinematyka w takim układzie odniesienia. I to myśmy y, w, w ostatniej pracy właśnie zdefiniowali i wyprowadzili sobie wzory na opisującą elementarną kinematykę w, w takich scenariuszach. No i rzeczywiście prędkość trzeba nieco inaczej zdefiniować w tej sytuacji. I ona ma trochę inne właściwości, natomiast jeśli chodzi o... Jest to nadal wektor i wartość bez względu na tego wektora jest cały czas dodatnia. Mhm. No dobrze, ale w takim razie, czy rozważali panowie, czy, czy pan rozważał, czy czas jest dyskretny, czy ciągły? na przykład czy gęsty. Bo rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, w jednym z poprzednich odcinków na temat różnego podejścia właśnie do czasu, do rozdzielczości czasu, że można go traktować jako coś ciągłego i im bardziej się przyglądamy w mniejsze odcinki czasowe, to tym bardziej gęsto tam jest, albo jest to zjawisko, które no tak jak wskazówka na zegarze tą sekundę odmierza, prawda i przesuwa się gwałtowniej o jedną sekundę. Czy czy ten czas w świetle tej teorii, w świetle tego, tego, o czym pan mówi, czy to coś zmienia tutaj, jeśli chodzi o o, o właśnie o gęstość czasu, o jego rozdzielczość? No nie bardzo, dlatego że to, co myśmy zrobili, to myśmy w szczególną teorię względności, taką klasyczną teorię znaną od 100 lat. I we wszystkich tych ortodoksyjnych teoriach, takich jak teoria względności, czy teoria kwantowa, czy nawet kwantowa teoria pola, czas jest traktowany i tak samo jak przestrzeń zresztą, jak pewien rodzaj parametru, który... Numeruje zdarzenia, i ta numeracja jest taka dosyć podobna do, do numeracji liczb rzeczywistych. Tam nie ma żadnej nieciągłości, to jest ciągły parametr. Teraz jest, panuje takie dosyć powszechne przekonanie, że w momencie, kiedy będziemy chcieli skwantować grawitację, czyli włączyć ją jakoś do tego opisu, to trzeba będzie odejść od tego uproszczonego obrazka ortodoksyjnego, w którym opisujemy rzeczywistość przy pomocy kwantowej teorii pola. I ten nowy być może spowoduje, że czas i przestrzeń zmienią swój status i przestaną być takimi zwykłymi parametrami na osi, rzeczywistych, jak to obecnie rozumiemy. Jest bardzo niewykluczone, że tak właśnie będzie, i jest bardzo niewykluczone, że na skalach mikroskopowych, o wiele głębiej niż obecnie jesteśmy w stanie sięgnąć, przestrzeń ma jakieś elementarne piksele, czy jakieś elementarne struktury, których obecnie nie widzimy, bo w tych dużych skalach, których operujemy, po prostu tego nie widać. Ale tego nie wiemy. To są spekulacje. Na przykład jedną z takich spekulacji jest coś, co się nazywa pętlową grawitacją. To jest tak, taki wariant kwantowej grawitacji, w którym czas i przestrzeń nabierają różnego statusu i czas właśnie jakby w pewnym sensie przestaje istnieć. Pojawia się przestrzeń, która ma jakieś, jakieś dziwne topologiczne struktury i jest tak właśnie spikselowana. I w wielu wariantach tych hipotetycznych teorii kwantowej grawitacji tego typu nieortodoksyjne ruchy się rozważa. Natomiast czy tak jest, to nie wiemy teraz, bo tych teorii nie przetestowaliśmy w jakikolwiek sposób. To są czyste matematyczne hipotezy póki co I, i nie wiadomo jaka jest rzeczywistość. Natomiast jedyna potwierdzona póki co teoria, którą, o której wiemy, że nieźle, całkiem nieźle działa, czyli kwantowa teoria pola, oparta na teorii kwantowej, na, na szczególnej teorii względności, działają w oparciu o tak, taki schemat, w którym czas i przestrzeń są zwykłymi parametrami na osi liczby. Więc jest to być może tylko przybliżenie, natomiast yy, póki co po, po to przybliżenie nie potrafimy jakimkolwiek eksperymentem wyjść. Mhm. To znaczy nie potrafimy aż tak dokładnie hmm. zajrzeć w taką... Krótki okres czasu, tak? To tak. Znaczy, bo, bo do niedawna jeszcze też nie wiedzieliśmy, w jaki sposób poruszają się bakterie na przykład, bo, bo nie byliśmy w stanie tego zaobserwować. Dopiero jak pojawiły się kamery, które z dużą prędkością rejestrowały czas, to znaczy rejestrowały rzeczywistość, okazało się, że ma taki silnik, tak? ta bakteria i po prostu widać, jak on się obraca. Prawda. Ale to przy zwolnieniu, przy bardzo wielokrotnym zwolnieniu tej prędkości mogliśmy to dopiero zaobserwować. Tutaj domyślam się, że no właśnie. Ciekaw jestem, jak bardzo można ten czas rozciągnąć, żeby zobaczyć taki już zupełnie spowolniony efekt. No bo atomy też się poruszają z dużą prędkością, prawda? I elektrony na orbitach atomów. I, i jak to? Jak, czy to można tak, tak spowolnić ten czas, żeby zobaczyć te, ten ruch, taki spokojny, żeby, żeby można było w spowolnionym filmie, sobie to zobaczyć? To znaczy, <laughs> przede wszystkim nie wiemy, co się dzieje na tym poziomie na którym spodziewamy się, że efekty kwantowej grawitacji się zaczną pojawiać. Natomiast y, można oszacować w pewien elementarny sposób y, skalę czasową, gdzie należy się tych efektów spodziewać, czyli przy jakich wartościach tej rozdzielczości czasowej powinniśmy być coś zacząć widzieć y, eksperymentalnie. I y, takie te, te elementarne chwile czasu, czy elementarne długości, y, to się roboczo nazywa skalą planka, długość planka, to, to są tak niewielkie o rozmiary przestrzenne, że dzieli nas od nich jeszcze wiele, wiele rzędów wielkości. Czyli docieramy obecnie do tego, że możemy obserwować atomy czy pojedyncze cząstki. Żeby dotrzeć do tych skali, które są dużo głębiej, to musielibyśmy jeszcze bardzo wiele rzędów wielkości pokonać, żeby tam się dostać z tą rozdzielczością. Więc w tym momencie to jest tak odległa perspektywa, że nic na horyzoncie w ogóle nie wskazuje, żebyśmy w przewidywalnej przyszłości byli w stanie technologicznie to zrobić. Więc. W zasadzie to, to jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, i bardzo byśmy chcieli wiedzieć. Tylko że zrobienie jakichkolwiek eksperymentów wydaje się w tym momencie bardzo trudno. Są jakieś, jakieś pierwsze nieśmiałe próby mówienia czegokolwiek na ten temat? To jest dosyć ciekawy taki kierunek badań, który się pojawił. I pewne perspektywy, że być może w przeciągu 30 lat w ogóle cokolwiek na ten temat będziemy mogli powiedzieć, ale jeszcze nie jakościowo, tylko nie ilościowo, tylko jakościowo być może odpowiedzieć na pytanie, czy grawitacja w ogóle. Zaburza efekty kwantowe, czy nie w jaki sposób. Natomiast na tym etapie to, o co pan pyta o tą yy, yy, kwantowość czasu czy przestrzeni, to nie mam jak odpowiedzieć. Można tylko stądź hipotezę. Mhm. Czyli ciągle ta filozofia tutaj jest jak gdyby taką odpowiedzią, tylko na to na, na razie. Tak? Filozofia nie jest daną odpowiedzią, tylko to jest zbiór hipotez. No, hipoteza nie jest nigdy odpowiedzią, tylko jest pytaniem. Mhm. Z, z brakiem odpowiedzi, jak na razie, jak pan mówi. No tak. No rozumiem. No to musimy poczekać w takim razie jeszcze na, 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 na te odkrycia i na te narzędzia chyba, które będą w stanie... Ja myślę, dodatkować. że się nie dotykamy, także ja bym jakoś bardzo nie czekał ani na pana, ani na, na moim miejscu, bo to na razie wydaje no, mówimy się... Mówimy że... jako ludzkość. Nie, nie koniec, jako ludzkość, nie, być jako... może, aczkolwiek tutaj też <grych> sprawy nie, nie rysują się bardzo różowo, natomiast w przewidywalnej przyszłości nie bardzo widzę możliwość wykonania jakiegokolwiek testu tego typu hipotez. Mhm. Ale też nie należy zapominać o tym, że ludzie mają ograniczoną wyobraźnię. Nieraz było tak, że ludzie sobie nie wyobrażali, co jest możliwe. A się potem okazało, że jednak jest możliwe, więc też nie należy się przywiązywać do tego, do tego takiego. No to... Niezbyt optymistycznego punktu widzenia. Może ktoś nagle się natknie na coś i, no, i, i rozjaśni sprawę, prawda? Mam kciuki dla tak, takich ludzi. No właśnie. Jak to się dzieje, że. Może pan mi odpowie, bo też słuchacze mają takie pytanie. Jak to się dzieje, że podczas obserwacji zjawiska jakiegoś fizycznego ono zmienia się? Natomiast jeśli się go nie obserwuje, no to, to ono przebiega też w inny sposób. No to jest duże uproszczenie. No, bo jest rzeczywiście tak, że żeby coś zaobserwować, to ja muszę to yy, zaburzyć. Znaczy, jak chcę zobaczyć książkę na stole, to muszę ją mu oświetlić strumieniem światła. To światło się odbija, trafia do mojego oka. A odbijając się od książki, jakoś tam na nią wpływa. Więc to jest dosyć taka trywialna obserwacja. A nie można wykorzystać światła, które jest już podczas tego zjawiska? No tak, ale jak światło jest wyświetlane, wyświetlane to takie, takie źródło światła, to też w, w momencie wysyłania tego światła Dokonany jest jakiś odrzut, ta energia jest wytracana, cokolwiek. Jak świeci żarówka na wszystkie strony, to jakoś tam wytraca energię, która jest doprowadzona z zewnątrz. I to też wyświecanie świata wpływa Aha, na żarówkę. No, to nie, są nie jest kwestia obserwatora, tylko po prostu warunków zewnętrznych. Tak? Jeśli światło świeci, to wtedy... To jest jedna, to jest jedna rzecz. To, 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 co powiedziałem, to jest zupełnie trywialny fakt, niewiele nie ma wspólnego z mechaniką kwantową. No oczywiście jest tak, że im dokładniej chcemy coś zobaczyć, tym musimy używać krótszych długości fali, żeby to precyzyjnie zaobserwować. I na przykład jak coś jest za małe, żeby być obserwowane światłem optycznym, to się używa na przykład y, mikroskopii elektronowej. Elektrony już mają dużo mniejszą długość fali. Natomiast y, problem jest taki, że im dokładniej chcę coś zobaczyć, tym y, bardziej muszę to oświetlić bardziej energetycznym strumieniem światła, czy, czy, czy jakichś tam innych cząstek. Bo te krótsze długości fali oznaczają większą energię i de facto bardziej zaburzam taki obiekt. Mhm. I to jest podstawą takiego eksperymentu myślowego, który się nazywa mikroskop Heisenberga. Który Heisenberg taką interpretację wprowadził, że, żeby coś dokładnie zobaczyć, muszę to oświetlić coraz to mocniej. Coraz mocniej to oświetlać, coraz więcej, bardziej energię strumieniem cząstek, i to spowoduje, że, że ten obserwowany obiekt się bardziej zaburzy. Tylko że. To też jest dosyć naiwne patrzenie na, na to zagadnienie. Heisenberg, który jest twórcą tej słynnej zasady nieoznaczoności, jest taka historia, jak on poszedł z Borem o tym dyskutować, bo ten artykuł napisał właśnie, w którym coś takiego pisał o tym mikroskopie. I Bor to tak ochrzanił, że, że Heisenberg wyszedł prawie ze łzami w oczach z tego, z tego spotkania. Dlatego, że Bor zrozumiał, i teraz tak to oczywiście rozumiemy, że to nie o to zupełnie chodzi w, w nieoznaczoności w mechanice kwantowej. Dlatego, że ta, ta, ta narracja, którą podałem, to sugeruje, że to jest tak, że obiekt gdzieś jest, ma jakieś położenie, jakąś prędkość, tylko my nie potrafimy jej stwierdzić, a jaką będziemy chcieli zmierzyć, to, to zaburzymy ten obiekt. To zupełnie nie o to chodzi w mechanice kwantowej. W mechanice kwantowej jest o wiele gorzej, bo obiekty nie mają żadnych konkretnych położeń, nieważne od tego, czy je obserwuje, czy nie. Nie da się opisać obiektu w jakimś konkretnym, jakimś konkretnym położeniu, bo on jest w pewnym sensie w wielu miejscach naraz, jest rozmyty w przestrzeni. To o tym wiemy już z niezliczonych eksperymentów, które właśnie tę wizję hmm. potwierdzają. I to nie chodzi o to, że my obserwując coś zaburzamy i dlatego stąd się że nieoznaczoność kwantowa. Ta nieoznaczoność kwantowa ma o wiele bardziej fundamentalne i, i dalekosiężne źródło. No bardzo mi się podobał fragment w pana książce, gdzie opisywał pan, jak to John Wheeler dzwonił do Feynmana z taką rewelacją w nocy, że prawdopodobnie, że tak może być, że dlatego elektron jest nierozróżnialny od drugiego elektronu, czyli jest nieoznaczony, tak? Nie można go oznaczyć i nie, nie wiadomo, który jest który. Bo być może to jest jeden i ten sam elektron, który się porusza w czasie tam i z powrotem. No tak, znaczy akurat ta to znaczy ta, ta nierozróżnialność elektronów to nie jest to samo, o czym mówił Heisenberg w zasadzie nieoznaczoności. Są też różne pojęcia zupełnie. Natomiast nawet ta piękna hipoteza miała bardzo szybki koniec, bo Feynman właśnie słusznie zauważył, że gdyby tak było, jak, jak Willers sobie wyobrażał, to musiało być tyle samo elektronów co antyelektronów, a tak nie jest. Nie obserwujemy czegoś. Jest elektronów dużo więcej. Więc yy, taka piękna, się z tego i z wielu jeszcze innych powodów nie ma szans obronić. Mhm. Chciałem jeszcze Pana zapytać z Pana punktu widzenia, jak wygląda właśnie odkrycie fal grawitacyjnych, ponieważ jak odkryliś, odkryliśmy jako ludzkość, tak? no bo to odkrył no, kilka osób, tam brało w tym udział, ale Maxwell generalnie wy, wyprowadził równania dotyczący fal elektromagnetycznych, to on uważał, że to w ogóle nie ma żadnego zastosowania w przyszłości, prawda? Natomiast w tej chwili docieramy do dowodów tego, że istnieją fale grawitacyjne i to jest zupełnie inny rodzaj oddziaływania, prawda, niż fale elektromagnetyczne, niż to, co do tej pory znaliśmy. No, znaliśmy grawitację, ale nie wiedzieliśmy, że istnieją fale grawitacyjne. No, grawitacja jest czymś. Zdecydowanie innym od elektryczności. To jest coś, co jest pojęciowo kompletnie inne. I Nam się może wydawać, że ładunki się przyciągają, czy odpychają, tak jak masy się przeciągają. Zresztą nawet te klasyczne wyrażenia są bardzo podobne, bo jest siła klomba i siła, siła niutona są prawie takie same. A jednak właśnie w tym wariancie uwzględniającym efekty relatywistyczne ten opis jest kompletnie inny. Są zupełnie inne twory z innych bajek i tylko jakiś zbieg okoliczności. Nie do końca zbieg okoliczności, ale to jest tylko taka ciekawa okoliczność, że i jedno, i drugie się propagują z prędkością C, z tą samą prędkością światła. I to wynika z, 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 z tej historii względności samej sobie. Natomiast fale grawitacyjne są czymś zupełnie innym niż fale elektromagnetyczne. Maxwell jak zauważył sobie, jak uzupełnił równania elektromagnetyzmu o brakujące człony, żeby je w pewien sposób symetryzować i zauważył, że takie równania mają rozwiązania w Schodzące się w formie fal, to zauważył, że te fale rzeczywiście poruszają się mniej więcej z tą samą prędkością, co światło. I to była taka rewolucyjna wtedy hipoteza, że światło to po prostu jest fala elektromagnetyczna, bo nikt nie wiedział, co to jest światło wcześniej. Ludzie wiedzieli, że jest światło, wiedzieli, że jest elektryczność, że jest jakiś magnetyzm, ale nikt tych rzeczy ze sobą nie Były łączył. czasy, kiedy jeszcze mówiono o eterze, prawda, że wypełnia przestrzeń. No, i to y, y, także tak, Maxwell dokonał wielkiego odkrycia, zauważając, że światło to jest fala elektromagnetyczna. To jest, było głęboko szokującym odkryciem i niesamowitym. Y, natomiast kilkadziesiąt lat później y, y, odkryto y, jako matematyczną możliwość fale grawitacyjne, które są rozwiązaniami ogólnej teorii względności. I to jest zupełnie inny twór. Y, no bo światło ma właściwości takie dualistyczne, prawda? Jest falowo-korpuskularne, to znaczy jest falą, ale jest jednocześnie materią, tak? Bo to jest foton. W teorii Maxwell'a fale są po prostu falami, tam nie ma żadnych fotonów. W teorii kwantowej, jak, jak będziemy później i, i zobaczymy, jak kwantowo opisywać światło, to rzeczywiście w te fale, które się propagują... One zawierają fotony i te fale, jak się potem okazuje, to są pewnego rodzaju fale prawdopodobieństwa. Czyli to jest de facto rozkład prawdopodobieństwa znalezienia fotonu tu, tu, mm -hmm. tutaj czy tam, który się przesuwa w przestrzeni. Z, z grawitacją tak się nie da. Mamy tylko klasyczną teorię, nie mamy kwantowej teorii grawitacji. I w klasycznej teorii grawitacji to też jest pewien rodzaj fal, przy czym to, co faluje, to w przypadku fal grawitacyjnych, to jest sama, sam czas i sama przestrzeń. Te, te fale to, jest, to, jest, to są zaburzenia w strukturze czasoprzestrzeni, które się mhm. prze, przesuwają. I więc y, y, tutaj mam do czynienia z czymś o wiele bardziej, y, mało intu, o wiele mniej intuicyjnym, tak bym to, to nazwał, bo taka propagująca się fala zaburza czas i zaburza przestrzeń w, w miejscu, przez które przechodzi. Y, więc jest to coś o wiele bardziej intrygującego. Natomiast też można pokazać, że te fale istnieją. Zresztą tutaj warto podkreślić, że odkrywcą fal grawitacyjnych, jednym z powiedzmy dwóch, był w latach chyba 60. jeszcze, ten jak nie wcześniej, profesor Andrzej Trautmann, który niedawno obchodził urodziny 90., Wybitny polski fizyk i Wbrew temu, co się, to się, co się jakby rozpowszechnia, to Einstein wątpił w istnienie fal grawitacyjnych, nie, nie wierzył w nie. Napisany artykuł, w którym twierdził, że takie fale nie mogą istnieć, i dopiero profesor Trautman, zresztą wbrew swojemu promotorowi, twierdził, że takie fale mogą istnieć, i pokazał to w swoim doktoracie. I. I yy, po raz pierwszy te fale odkryto. Zaobserwowano je dopiero wiele lat później, całkiem niedawno zresztą. Yy, Chodzi o ten właśnie eksperyment Ligo i Virgo, tak? Tak jest. I to był, to był pierwszy bezpośredni dowód istnienia tych fal, yy, więc minęło dużo czasu, zanim się to udało zaobserwować. Yy, no, i tak jak powiedziałem, to jest jeden z y, w, na, największych sukcesów polskiej nauki tak naprawdę w o, ostatniego wieku. Odkrycie, że te fale teoretycznie w nie mogą istnieć. To nie było takie oczywiste. I nawet dla Einsteina, który był twórcą ogólnej trójwzględności, to, to mówiąc tak delikatnie budziło wątpliwości. No to mało o tym wiemy, to trzeba dotrzeć do profesora Trockmana w takim razie i z nim porozmawiać. Może to się uda jeszcze. Bo 90 lat ma, tak? Mówi tak. Mhm. A jest też z Uniwersytetu Warszawskiego? Tak, ostatnio miał właśnie taką imprezę urodzinową u nas na, na Wydziale i, i było dużo właśnie wspomnień na temat tej historii, tego historii powstania tych, tych fal grawitacyjnych. Mhm. Czy to odkrycie, czy to usystematyzowanie, tak, tego w tym dokumencie, o którym pan mówi, czyli właśnie tym... No wcześniej kwantowa teoria względności, a teraz ten dokument z pełno rozszerzoną, szczególną teorią względności, coś zmienia w naszym życiu. <grych> Czy możemy powiedzieć, że teraz jak szklankę będziemy stawiać to troszkę inaczej, bo, bo już właśnie wiemy, że coś. No w coś moim zmienia, zmienia, bo się nie wszyscy na mnie poważnie patrzą teraz, ale yy, poza tym to wydaje się, że na tym etapie nie. To, co nam się udało pokazać, to, że przede wszystkim takie rozszerzenie nie prowadzi do sprzeczności wewnętrznych w teorii względności, a przynajmniej nie takich oczywistych, które byśmy znali. Po drugie, co, co, co też bardzo ciekawe, pokazuje, że można w pewien sposób uzasadnić elementarne postulaty teorii kwantowej, które są bardzo nieintuicyjne i spadały w pewnym sensie z nieba, nie wiadomo skąd się wzięły. Natomiast ten sposób patrzenia, który zaproponowaliśmy, pozwala zrozumieć skąd teoria kwantowa przynajmniej niektórej Naj, naj, najdziwniejsze aspekty się biorą. Nie można powiedzieć, że wszystko tutaj rozumiemy, natomiast w pewnym sensie zrozumieliśmy, czy można w ten sposób zrozumieć trochę więcej niż do dotychczas. Czy będzie miało to jakieś konsekwencje przewidywalne w przyszłości? Tego nie widzę w tym momencie w jak, jakikolwiek sposób, ale to jest jedna z rzeczy, które staramy się zrozumieć w tym momencie. Czy... Czy to da się w jakiś sposób bezpośrednio do czegoś zaprząc i jakoś wykorzystać do opisu czegoś, czegoś innego, być może czegoś nowego, ale tego nie wiem. Mhm. No, czyli podobnie jest jak z tymi falami elektromagnetycznymi, tak? też na razie nie, nie wiadomo, do czego to może być użyte, a może okazać się dużą rewolucją. Znaczy, fale elektromagnetyczne to, to, to jest światło, więc używamy go na co dzień do dopatrzenia, więc Maxwell no, odkrywając odkrywania fal radiowych również. Prawda? Na przykład, więc to, to otworzyło bardzo wiele różnych możliwości zdania sobie sprawy, że światło jest falą elektromagnetyczną. Yy, więc... no I teraz, że grawitacja jest falą grawitacyjną. No i jeszcze wyjaśnienie, uproszczenie właśnie tej, tej zasady i połączenie tych dwóch teorii, to chyba no wydaje mi się to dużym, du, dużym krokiem naprzód. No, jeśli chodzi o grawitację, to też fale grawitacyjne z całą pewnością się bardzo przydadzą, bo otwierają całą gałąź astronomii, tak naprawdę. My obserwujemy, dotychczas obserwowaliśmy wszechświat głównie za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, widzieliśmy światło, które do nas dociera z odległych części obserwowalnego wszechświata. A teraz możemy patrzeć na fale grawitacyjne, które do nas docierają z odległych zakątków wszechświata. I te fale mają, często niosą więcej informacji, które, których nie mamy patrząc tylko na światło. Mm -hmm. Więc one dają nową możliwość obserwowania wszechświata i jego odległych kawałków, niż coś, co dotąd mieliśmy w jakiejkolwiek formie. Tutaj, jeśli chodzi o naszą pracę, to coś być może udało nam się zrozumieć trochę lepiej. Natomiast czy to do czegoś praktycznego moto doprowadzić, to jest zdecydowanie za wcześnie, żeby spekulować. Póki co chciałbym się w ogóle przekonać, czy y, ta teoria ma ręce i nogi, jak się ją poda w wersji kwantowej, dlatego że my mamy taką y, 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 wariant szczególnej teorii względności rozszerzony w ten sposób, ale to jest teoria klasyczna. I teraz y, walczymy z tym, żeby zrozumieć, jak wygląda kwantowa wersja tej teorii. Y, w, w, przez to mam na myśli y, sformułowanie w języku y, kwantowej teorii pola. I z tym są bardzo poważne problemy. Kwantowa teoria pola się bardzo y, zapiera, żeby przeciw, przeciwdziałać takim próbom. I zresztą takie próby były podejmowane już w latach 60-70, żeby opisać nad świetne obiekty, hipotetyczne przy pomocy kwantowej pola i to się nikomu w sensowny sposób nie udało. My teraz z tym walczymy od, od paru miesięcy i też póki co. Jedyne, co może mogło się to kapitulacja. Ale no, oczywiście jest to trudne, ale być może to chodzi o to, że trzeba wpaść na jakiś nieortodoksyjny krok, na który jeszcze nie wpadliśmy. Konwencjonalne metody opisu takich pól kwantowych w każdym razie nie działają i trzeba tutaj zrobić jakiś, jakiś dziwny ruch, którego, którego jeszcze nikt wcześniej nie zrobił. Mhm. Jeszcze chciałem panu zadać pytanie, jak się pracuje nad tak bardzo abstrakcyjnymi tematami? Bo no nie wiem, każda rzeczywistość, którą możemy zobaczyć, doświadczyć, popchnąć coś, no, to, to jest takie łatwe, prawda? Bo widzimy jaki jest efekt od razu. Natomiast czy tutaj posługuje się pan rów tylko równaniami matematycznymi? Na tym etapie, na którym jesteśmy, tak. To znaczy, yy, teraz nas interesuje matematyczne sformułowanie takiego opisu kwantowo polowego to się sprowadza do pewnych matematycznych założeń. I wiemy, że te założenia, które się do, normalnie przyjmuje, nie działają. Trzeba coś zmienić. I generalnie y, tutaj jest pewna improwizacja. Szukamy teraz sposobu na modyfikację tego standardowego podejścia. Taki sposób, żeby jakoś bardzo daleko od niego nie odejść, ale uzyskać to, co, co chcemy uzyskać, czyli opis tych nadświetlnych cząstek. Więc y, akurat w tym momencie, w którym się znajduję, to tak, mam pewne intuicje, ale one są czysto matematyczne. jest to dosyć abstrakcyjny opis, który trudno byłoby nawet przełożyć na taki język powszechny, taki codzienny. Natomiast na, na, powiedzmy, parnaście lat temu, czy tam jakiś czas temu, kiedy zastanawiałem się pierwszy raz nad tymi zagadnieniami na poziomie klasycznym, to wszystko było takie bardzo intuicyjne, można sobie to było wyobrażać na jakichś rysunekach, i tam matematyki nie było dużo, więc to wszystko się zaczyna od takich idei. Yy, o wiele bardziej o, Tak, tego bym nie powiedział, ale, ale o, o wiele bardziej takich przekładalnych na język codzienny. W tym sensie, że ja nawet jestem w stanie popularną naukowy sposób o tym powiedzieć i coś rzeczywiście przekazać, jakieś, jakiś element zrozumienia, a nie, nie, nie tylko obwieścić, jak jest i tyle. Natomiast yy, kwantowa teoria pola ma to do siebie, że ona jest o wiele bardziej abstrakcyjna i tutaj bez obeznania matematycznego trudno to przekładać na, na taki codzienny język bez jakichś grubych przekłamań. Mhm. A czy spotyka się pan już z jak, no, krytyka będzie tutaj nieodzowna, prawda? Każdy będzie chciał podważyć tą teorię, czy, czy, czy ją no, wskazać błędy, bo na tym polega myślenie Oczywiście. naukowe, prawda? Oczywiście. I o to chodzi, żeby, żeby poprosić wręcz naukowców, żeby szukali tutaj jakiegoś błędu. Um, czy to jest, już, już się zaczęło, czy jeszcze nikt? Ci... O no tak, no to ja przede wszystkim Wygłosiłem już kilkadziesiąt, jak nie kilkaset referatów na ten temat w różnych miejscach przed różnymi ludźmi mądrymi. Właśnie szukając trochę w nadziei jakiejś dziury w całym, bo jeżeli, jeżeli czegoś tam elementarnie nie rozumiemy i wygadujemy bzdury, to bym chciał być... Chciał, chciałbym o tym wiedzieć. Najszybciej pewnie. No I póki co muszę powiedzieć, że nic mnie jakoś nie... Nie, nie, nie osłodziło mojego entuzjazmu. Natomiast są y, oczywiście ludzie, którzy się nie zgadzają, mniej lub bardziej. Jest kilka nawet artykułów krytycznych już, y, y, w których ludzie y, jakby opublikowali y, listę różnych problemów, które wydaje mi się, że mogą się pojawiać y, z, z tego typu spojrzeniem. My, my na to oczywiście odpowiadamy, i też, to jest taka dyskusja dosyć zdrowa. To jest jak najbardziej wskazane i pożądane, żeby jakieś nowe hipotezy odchodzące od, od ortodoksyjnego spojrzenia były pod pręgierzem krytyki natychmiast, bo tylko w ten sposób nauka idzie do przodu w jakimkolwiek, jakimkolwiek tempie. Czyli nasz krytyk jest naszym sprzymierzeńcem. Oczywiście. W ten sposób pan do tego podchodzi. Oczywiście, jeżeli ja się jeśli okaże, że, że coś głupiego zrobiliśmy i to elementarnie nie ma sensu, to, no to trudno. No to tak się zdarza, nie, nie pierwszy, nie ostatni raz. Mm, szansa, że się coś nowego wymyśli, co, co jest poprawne, jest bardzo niewielka, a szansa, że się powie coś głupiego, jest bardzo duża, więc tutaj należy o tym cały czas pamiętać. No ale to rozumiem, że nie podchodzi pan do tego w ten sposób jak nie, nie osobiście, tylko po prostu jako problem, tak i Pan roz, rozpatruje. I to jest chyba pomysł na to, żeby nie popaść tutaj w konflikt taki no, psychologiczny, psychiczny, tak, bo wielu naukowców też ma z tym problem, że są atakowani przez kolegów, którzy podważają ich teorie, nie mają na to specjalnie argumentów, ale są zakrzyczani. Czy to już te, te czasy już minęły, czy, czy to ciągle występuje, nie wiem, gdzieś na uczelniach podczas takich odczytów? Czy ktoś tam głośno reaguje? Nie, no ludzie często reagują emocjonalnie. No, ja też nie mogę powiedzieć, że jestem, nie mam podejścia osobistego, no, oczywiście, ale jestem, no, jestem to zaangażowany mocno emocjonalnie i tak dalej. Natomiast staram się pilnować tego, żeby moje reakcje były i moje, no właśnie, odpowiedzi były. Y, możliwie racjonalne i, i to jest, staram się tego pilnować. Natomiast to nie jest tak, że, 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 że to się każdemu zawsze udaje. Jak y, na ten temat ostatnio miałem y, zresztą taki, taki odczyt, y, y, zresztą na Wydziale Fizyki u nas, w, na, na, na Uniwersytecie i była bardzo gorąca dyskusja, gdzie w zasadzie z trudem mi się udało dobrnąć do końca tak naprawdę tego, co chciałem powiedzieć, bo było bardzo dużo wątpliwości, zastrzeżeni i ludzie Chci, chcieli je poruszać na wiele sposobów. To nie w ogóle nie dziwi, dlatego że no, tego bym się spodziewał i to, uważam to za właściwą sytuację. Jeżeli ktoś przychodzi z, z, z jakimś nieoczywistym stwierdzeniem, to trzeba to poddać bardzo solidnej krytyce i szukać dziury w celach za wszelką cenę. No, jeżeli się to człowiek obroni, no to dalej możemy, możemy myśleć, co z tym zrobić. Natomiast Pierwszy test to jest właśnie konfrontacja z, mhm. z, z krytyczną oceną, jakąś z zewnątrz. No i nie potrzeba, tak jak pan pisał w książce, 100 dowodów na to, że coś nie działa, tylko wystarczy jeden, prawda? No tak, to, 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 to już tak. Było to już nieraz w, w nauce, że, że nowe pomysły wprowadzały zamęt i wielką krytykę, i większość złych pomysłów w ten sposób upadła. Ale też dobre pomysły, też które są nowe, podlegają krytyce, bo no, przez nowe rozumiem sprzeczne z dotychczasowym mhm. rozumieniem mhm. czegoś tam. I, I ktoś, to jest wychowany w rozumieniu jakiegoś zagadnienia w jeden sposób, i słyszy nagle, że to jest zupełnie inaczej, niż mu się wydawało. Yy, oczywiście to re, wytwarza naturalny sprzeciw i. Yy. Reakcja jest często nawet emocjonalna, to różnie to bywa. No tak, opisywał pan w książce, jak naukowcy łapali się za głowę, jak dowiadywali się o teorii względności, że właściwie to powinni się czymś innym zająć, że szkoda było im czasu na tą fizykę. Einstein zapytany o tych jego krytyków, którzy zajadle bardzo krytykowali go i, i, i twierdzą, że wygaduje bzdury. W którymś momencie stwierdził, że, że to nie da się ich przekonać, to po prostu muszą wymrzeć i się musi pojawić nowe pokolenie, które będzie wychowane w nowym, zdroworozsądkowym paradygmacie. Bo zdroworozsądek to jest taki zbiór reguł, które poznajemy tam do, do 15 roku życia, powiedzmy. I, I tak potem z nas zostaje to już. I, i no być może tak jest, że nasze przyzwyczajenia bardzo trudno pokonać, tylko niektórym się to udaje. Więc w tym sensie ja, ja się też z tym liczę, że nawet, nawet gdyby. Być może to, co mówimy, było prawdą, to i tak się spodziewam, że to będzie. Nie, nie, nie będę w stanie przekonać tego wszystkich, a może nawet bardzo niewielu ludzi. Być może tak jest. Mhm. No najważniejsze będą chyba jednak te konsekwencje tego, tego, na co jak gdyby panowie zwrócili uwagę, prawda? Bo to kwestia tego, jakie będą konsekwencje. No właśnie, bo to jest ważne, dlatego że yy, przede wszystkim fizycy są bardzo sceptyczni. Nawet jeśli coś trzyma matematyczne kupy, to nikogo to nie będzie obchodziło, dopóki nie pojawi się jakieś, jakieś przewidywanie fizyczne, które można by sprawdzić eksperymentalnie. Mm -hmm. I nawet jeśli ja bym, gdybym ja na, w tym momencie teraz przyszedł i powiedział, przyniósł książkę, w której bym na, zapisał całą poprawną kwantową teorię grawitacji położył na stole i powiedział, to jest to, to wszyscy na to popatrzą i powiedzą, no, wzroszą ramiona pójdą, bo nikogo to nie zainteresuje, dlatego, że to jest Póki co hipoteza, jeśli nie ma przewidywań doświadczanych, gdzie ja mogę sprawdzić, czy tej książce jest prawda, czy nie, to to jest nieważne, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo matematycznie to się jakaś teoria może ze sobą sama zgadzać, ale to nie znaczy, że odpisuje rzeczywistość. Więc ważne jest, żeby, żeby nowe idee miały jakieś przewidywanie, które można zbadać, sprawdzić, potwierdzić. I w związku z tym, co z tego, że to, co twierdzimy, zgadza się ze wszystkim, co znamy, i nie wydaje się w oczywisty sposób jakoś sprzeczne z tym, co obserwujemy. Skoro póki co nie jesteśmy w stanie wskazać bezpośrednio eksperymentu, który mógłby to jakoś zweryfikować. No i dlatego się tak bardzo o to bijemy, żeby coś takiego wymyśleć. Jeszcze chciałem zapytać o takie dwie drogi nauki. To znaczy, jedna droga jest taka, że robimy równanie i wychodzi nam z niego coś, prawda? I potem mówimy, że no to w takim razie tak musi być w rzeczywistości. I potem staramy się dopasować doświadczenia do tego, żeby to potwierdzić to, co nam wyszło z tego równania. A druga droga jest taka, że widzimy jakieś zjawisko, które zachodzi i yy, nie mamy dla niego wyjaśnienia yy, takiego matematycznego. Nie wiemy, skąd się to bierze i dopiero staramy się tą drugą, w tą drugą stronę iść, czyli dopasować równania do tego, żeby one pasowały do rzeczywistości. I tutaj chyba pan stosuje tą pierwszą metodę, tak? Czyli teoretycznie poznaje pan fizyczność rzeczywistość, a nie odwrotnie. No nie jest oczywiste, dlatego że w przypadku tego zagadnienia, o którym mówimy, tych tych nadświetlnych obserwatorów to było tak, że pierwotnym impulsem do tego była taka dwie rzeczy. Po pierwsze, fakt, że mechanika kwantowa jest bardzo precyzyjnie określa rzeczywistość, opisują niezwykle dobrze, a mimo wszystko jej postulaty są szalenie zaskakujące i nieintuicyjne i co, co najgorsze spadają z nieba, nie wiadomo skąd się biorą. I mnie bardzo interesowało, czy da się coś głębiej, y, gdzieś spojrzeć głębiej, żeby te postulaty lepiej zrozumieć, żeby zrozumieć dlaczego rzeczywistość jest nieprzewidywalna, dlaczego cząstki tam są w wielu miejscach naraz i tak dalej, skąd się ta mechanika kwantowa w ogóle bierze. Tego nikt nie potrafił zrobić, to były postulaty, które Spadały z nieba w pewnym sensie. I zacząłem się zastanawiać, czy da się w ogóle z jakiejś bardziej elementarnej teorii yy, wyprowadzić jako wniosek, że, że rzeczywistość nie może być przewidywalna. Co wydaje się zadaniem dosyć trudnym, no bo jak, jak z czegoś przewidywalnego, z przewidywalnej teorii, która jest zdroworozsądkowa, wyprowadzić coś, co yy, sugeruje wniosek wręcz odwrotny. Ale druga rzecz, którą można było zauważyć, i to też z Arturem Eckertem rozmawialiśmy, mieliśmy bardzo podobne obserwacje, że teoria względności i teoria kwantowa wydają się na pierwszy rzut oka sobie przeczyć. I mówię o szczególnej teorii względności. Mm -hmm. Na wczesnym etapie powstawania teorii kwantowej, Einstein, który był jednym krytykiem tej teorii i formułował bardzo wiele przykładów. Często używał swojej własnej szczególnej teorii względności, żeby zdyskredytować teorię kwantową, podając wiele przykładów na to, że teoria kwantowa nie może być poprawna, bo toczy tam to czy tamto, co jest znane z jego własnej teorii. I o, duży autorytet, nie? Oczywiście. I y, dyskusję z nim toczył m.in. Niels Borg, y, y, apologeta teorii kwantowej, jeden z ich twórców. I on jeden po drugim te argumenty zbijał. I skończyło się tym, że Einstein nie był w stanie wskazać jakiegoś konkretnego powodu, dla którego mechanika kwantowa jest wewnętrznie sprzeczna został tylko z takim niesmakiem, nie potrafił tego uzasadnić, ale co ciekawe wszystkie jego argumenty okazywały się yy, teoria kwantowa się od, okazywała odporna na nie, więc nie zaskoczyło w tym nie tyle, że teoria kwantowa wydaje się sprzeczna z teorią względności, tylko dokładnie odwrotnie. Jak to się dzieje, że te dwie różne teorie tak świetnie do siebie pasują? Skąd teoria kwantowa wie o teorii względności, że, m, m, skąd ona wie? Co może robić, żeby nie złamać tych reguł szczególnej tej względności, a mimo wszystko wyglądać tak, jakby była dokładnie na granicy? I to, to to jakby przekonało mnie, że te dwie teorie muszą mieć więcej wspólnego ze sobą. Muszą coś o sobie wiedzieć, co wydaje się jakbyś nieintuicyjne bardzo, bo to było dokładnie pójście w przeciwną stronę niż, 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 niż się ludziom wydawało. Wydawało się, że te teorie są sprzeczne, a ja właśnie byłem przekonany, że są zbyt ze sobą zgrane, żeby to było jakieś łatwo do wyjaśnienia. No i zacząłem grzebać uważniej w, w teorii względności I okazało się, że tam rzeczywiście jest ta druga połowa i im więcej się temu przyglądałem, tym bardziej się okazywało, że ta druga połowa wręcz pomaga uzasadnić te wszystkie dziwności mechaniki kwantowej i więcej taka była droga. Druga połowa teorii, tak? Czy... Trochę tak można na to patrzeć, że szczególna teoria względności to jest jedna połowa, ale jest też ta druga połowa, która jest takim jakby lustrzanym odbiciem, gdzie wszystko jest odwrotnie, trochę jak w Alicji, w krainie czaru, wszystko jest na odwrót po drugiej stronie lustra. Tak, mniej więcej, wygląda ta druga rodzina rozwiązań, w szczególnej tej względności, gdzie czasy przez się zamieniały miejscami. Y I na koniec, jeszcze chciałem zapatrzeć Pana o taki przykład, który też z tej książki, którą gorąco polecam do... Czy będzie druga część w takim... Czy trzeba uzupełnienie jakieś napisać do no niej? Nie, tam już jest jeden rozdział w tym drugim wydaniu, które pan ma na stole. Jest właśnie na ten temat dopisany drugi rozdział, w którym... Już to jest opisane. Tak, bo tak od... mi się wydawało właśnie, dlatego się dziwiłem, jak w zeszłym roku, czyli w 2022 w grudniu dostałem informację, że to coś nowego jest, a tutaj w książka jest chyba... Z... Ona ma jeden dodatkowo obszerny rozdział i jeszcze tam parę drobnych zmian, w którym piszemy właśnie o... o tych hipotezach, czy o tej propozycji, którą sformułowaliśmy z Arturem Eckertem. Mhm. żeby wyjaśnić, skąd się to kwantowa bierze. Mhm. Ale tam był taki bardzo ciekawy dla mnie przykład, no zresztą całe, cała masa ciekawych spostrzeżeń, doświadczeń. Wyprowadził mnie pan z błędu, bo ja uważałem, że właśnie na rowerze się utrzymujemy równowagę, dlatego, że jest moment obrotowy, a nie dlatego, że jak gdyby balansujemy na tym rowerze. To bardzo, bardzo ciekawe i bardzo dziękuję za to wyprowadzenie z, z błędu. Natomiast napisał pan również, że... Gdyby wziąć, o ile dobrze pamiętam, gdyby wziąć wszystkie przedmioty stworzone przez człowieka, łącznie z wieżą Eiffla, pałacem kultury, nie wiem, wszystkimi urządzeniami, torebkami plastikowymi i, i jak gdyby zgęścić je do takiego jednego sześcianu, to on by miał 5 kilometrów yy, boku, tak? czyli no byłby tak, pięć nie, nie na 5 na 5. Taki sześcian, który stałby sobie gdzieś tam na ziemi, prawda? Jak to się ma do, czy, czy, czy tak mała ilość działalności ludzkiej jest w stanie wpłynąć na całą planetę w związku z tym, bo ta, ta skala staje się porażająco mała, prawda? Ta, ta nasza cała wytwórczość jest porażająco, no niewiele jak gdyby zrobione zostało. Natomiast jest to bardzo rozsiane, tak? Jest taka sieć właściwie na całą Ziemię roz, roz, tych, tych przedmiotów roz, rozpięta. No bo nawet jak się patrzy na Ziemię w nocy z, z, z kosmosu, no to widać, że tam są światełka jakieś, prawda, że to, jest, że to nie jest na 5 na kilometrach kwadratowych. Okay. Ale czy, czy tak mała ilość materii przekształconej przez człowieka może wpływać, nie wiem, na cały klimat? No wie pan, wszystkich wirusów na Ziemi też objęto w, objętościowo jest niewiele. Nie, nie wiem, jak ta objętość by była, to można pewnie jakoś oszacować nietrudno. Natomiast jakby wszystkie wirusy ułożyć jeden za drugim w linii, to. Taka nitka, która w ten sposób powstanie, to będzie miała, o ile pamiętam, 100 milionów lat świetlnych długości. Mm -hmm. Czyli by, innymi słowy, nasza galaktyka, która ma 100 tysięcy lat świetlnych rozmiarów, dałaby się taką nitką winoć tysiąc razy <tlet> dookoła. Nasze intuicje często są, 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 są błędne i trudno powiedzieć yy, yy, yy. Yy. Yy, yy. Yy, łatwo to takie rzeczy szacować. No przecież. Tlen w powietrzu też jest, nie był tutaj od zawsze, tylko został stworzony przez mikroorganizmy, których. To, to była tam wielka, wczesnym etapie wielka katastrofa na Ziemi, no prawie 2,5 miliarda lat temu, ile dobrze pamiętam. Coś, coś w tym rodzaju, no ja nie, nie znam szczegółów, nie zajmuję się tym, natomiast y, cała atmosfera, którą obecnie mamy, zawdzięczamy ją mikroorganizmom, które, czy tam sinicą, czy jakimś tam małym tworom, które ten trend wyprodukowały, którego wcześniej nie było. Więc y, to, że życie może zmieniać w sposób skrajnie ekstremalnym yy, Zawartość naszej atmosfery, to już wiemy, to człowiek nie jest tej pierwszym przykładem, który... No kwestia, czy zdążymy się dostosować do tych zmian. No właśnie, dobrze by było, żeby to się działo w odpowiednim tempie, żebyśmy mieli szansę nadążyć z, jakby z, ze zmianami, natomiast... Ewolucyjnymi. Mhm. Jakimikolwiek, natomiast yy, ja też nie jestem specjalistą, nie zajmuję się tym, więc nic mądrego nie powiem, poza tym, że mogę zacytować ludzi, którzy to robią, którzy coś na ten temat wiedzą więcej. Natomiast tego, co rozumiem, te zmiany są na tyle szybkie, że... Yy, że no, zaczyna, to być, zaczyna to mieć realny wpływ na nasze życie, co się w skalach, znaczy w historii ludzkości przecież nie, nie działo, żebyśmy byli za naszego życia w stanie zmienić coś mhm. radykalnie czy istotnie nawet w naszym środowisku. Bardzo dziękuję tak. za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. To był 171. odcinek podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Nadświetlny Obserwator, zawierający rozmowę z profesorem Andrzejem Draganem z Wydziału Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zwykle po takich rozmowach czuję niedosyt i z pewnością do tematów czarnej materii, antymaterii, grawitacji i ciemnej energii będziemy powracać w kolejnych odcinkach, do wysłuchania których już dzisiaj zapraszam. Książka Kwantechizm, o której mówiłem, która jest fascynująca, jest dostępna w Bibliotece Nauki XXI wieku do wypożyczenia, a szczegóły znajdziecie w newsletterze. Ten odcinek w całości jest finansowany z darowizn od niektórych słuchaczy. Jest dostępny za darmo i bez reklam i będę wdzięczny, jeśli pomożecie mi dotrzeć do nowych słuchaczy. Można to zrobić, zostawiając opinię w Spotify, poprzez wybranie gwiazdek, a w YouTube proszę o łapkę w górę. W Apple Podcasts też można znaleźć pole na komentowanie odcinków albo całego kanału, i tam też bardzo proszę o zostawienie opinii. Bardzo dziękuję patronom, którzy wspierają finansowo naukę XXI wieku kwotami od 3 do 200 zł miesięcznie słuchaczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wsparcie, bardzo proszę nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji. Wystarczy kilka minut, żeby ustawić co miesięczne wpłaty na poziomie takim jakim, na jaki was stać po prostu, nawet od 3 zł. A te 3 zł to wcale nie jest duża jakaś kwota ale pomnożona przez liczbę słuchaczy stanowi siłę, która może zrealizować kolejne nagrania dużo ciekawsze niż te, które są do tej pory. Pieniądze można przekazywać na kilka sposobów. Poprzez patronite.pl, poprzez Paypal bezpośrednio, no i podaję też numer bezpośrednio na moje konto osobiste. Wszystkie te sposoby znajdziecie na stronie podcasty.info nauka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Borys Kozielski.